Kolejne spotkanie, kolejny rok Pucharu Polski, odpadamy z tego turnieju. Co możesz powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? No tak, no nie udało nam się awansować dalej. Moim zdaniem zaważyła na tym pierwsza połowa, w pierwszej połowie. No, graliśmy fatalnie, można powiedzieć. Takie głupie straty, zabrakło cwaniactwa takiego piłkarskiego, graliśmy dosyć młodym składem. No cóż, no nie udało się, będziemy walczyć dalej. No właśnie, 42 minuta, bramka na 2-0, potem na 3-0. Byliście już myślami w szatni, czy jakaś dekoncentracja? Nie, staraliśmy się cały czas do przerwy dociągnąć ten wynik 1-0. No ale nie udało się, no. Mówię, zabrakło cwaniactwa takiego piłkarskiego, graliśmy młodym składem, no też można powiedzieć, że no, można, nie to, że można powiedzieć, tylko po prostu nie można nas obwiniać o to, że graliśmy aż tak młodym składem i tego brak cwaniactwa nam zabrakło, prawda? Powinniśmy zagrać po prostu lepiej. Sytuacja kadrowa GKS-u w tej chwili nie wygląda za ciekawie. Maciek Mysiak kontuzja po dzisiejszym spotkaniu, trener na konferencji powiedział, że czeka go dłuższa przerwa. No tak, no nasza kadra jest stosunkowo krótka, zostaliśmy wzmocnieni paroma, znaczy no ja też. Paroma piłkarzami z młodej ekstraklasy. No zobaczymy, będziemy dalej pracować i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i w końcu wyjdziemy na prostą drogę. Tutaj jeszcze na ostatniej konferencji po meczu z Legią Warszawa trener mówił, że zespołowi brakuje szczęścia, ale też może umiejętności. Zgodzisz się z tymi słowami? Znaczy, no szczęścia na pewno. Brakuje nam bardzo dużo szczęścia. Umiejętności, każdy piłkarz posiada jakieś umiejętności. Jeżeli dołożyć do tego szczęście, to wszystko będzie na dobrej drodze i wierzę w to, że w końcu zaczniemy wygrywać i pasa zwycięstw przyjdzie.